Proszę Państwa, 1904 rok w Grudziądzu pojawił się pierwszy balon, balon wolny, balon gazowy, wypełniony wodorem o nazwie Graudenz. To były czasy pruskie. Kilka lat później pojawił się drugi balon gazowy, balon Courbière, nazwany tak na cześć dowódcy obrońcy grudziąskiej twierdzy przed wojskami napoleońskimi. Okres międzywojenny, pierwsza wojna światowa i międzywojenny, w Grudziądzu pojawiły się balony na uwięzi, balony obserwacyjne. Tu były tam dwa dyjony pruskie i jedna eskadra balonów obserwacyjnych w okresie międzywojennym polskim. Po wojnie, w drugiej połowie lat 50. grudziąckie zakłady przemysłu gumowego w Grudziądzu wykonały powlekarnia grudziąckich zakładów, wykonały powlekanie gumą czterech powłok, pierwszych powłok w Polsce skonstruowanych. Były to balon Polonez, balon Polena, balon Stomil i jeden prywatny, ten czwarty, to było firmy Bielpo. W 83 roku na balonie Polonez polscy piloci w okresie pierwszy raz w historii powojennej Polski, Stefan Matny i Ireneusz Cieślak, zdobyli na tym balonie Polonez Puchar Gordon Bennetta. To jest największe i najważniejsze trofeum w sportach lotniczych. Chociaż to jest balonowe, ale każdy słyszał o Pucharze Gordon Bennetta. W 1998 roku w Aeroklubie Grudziąskim powstaje z grupy inicjatywnej, to są tutaj członkowie tej grupy, z naszego stowarzyszenia, z naszego środowiska, powstaje sekcja balonowa Aeroklubu Grudziąckiego. W 2000 roku organizujemy pierwszą fiestę balonową i na tą fiestę przyjeżdża 6 balonów. I w 2000 roku również organizujemy po raz pierwszy w historii naszego miasta teoretyczny kurs dla pilotów balonowych, który ukończył nasz szanowny wiceprezydent, tak było, pan Szymon Gurmin. Wtedy był, ale to w czasach, kiedy redaktorem Gazety Grudziąckiej. Sekcja była świeża. Zainteresowanie mediów było ogromne, bo jak balony się pojawiły nad miastem, zrobiło się kolorowo, to była nowość. To były pierwsze loty balonowe. I pan wiceprezydent wtedy opisywał naszą sekcję nową i zaprosiliśmy pana Szymona, jako młodego wtedy człowieka, do udziału właśnie w tym szkoleniu teoretycznym. Proszę Państwa, i później co roku wprowadzaliśmy zawody balonowe o Puchar Prezydenta Grudziądza, a później zrobił się z tego balonowy Puchar Polski. Do Grudziądza zaczęły zjeżdżać najważniejsi piloci balonowi z kraju, czyli cała kadra narodowa, bo i jeszcze co jest ciekawe, to balonowy Puchar Polski w Grudziądzu jest to pierwsza edycja tych zawodów i stąd też ta frekwencja, cała kadra, bo to jest pierwsze zawody po prostu w sezonie lotu. Ja bym poprosił teraz, proszę Państwa, o zabranie głosu pana prezesa Grudziąckiego Klubu Balonowego Jacka Lewandowskiego, aby przekazał tą bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Grudziądza i dla naszego całego środowiska. Chciałbym jeszcze raz podziękować, bo bez Urzędu Miejskiego, bez współpracy z Urzędem Miejskim nie dalibyśmy rady ogłosić tego wydarzenia, a za chwilę się dowiemy, o czym mówimy. Panie Jacku, panie prezesie. Pana przedstawienie, dobrze, tak oficjalnie. Zbigniew Kościński, prezes Fundacji Lotniczej Grudziądza. Nazywam się Jacek Lewandowski, jestem prezesem Grudziąckiego Klubu Balonowego. I mam zaszczyt poinformować Państwa, że Grudziądzki Klub Balonowy i miasto Grudziądz zostały zakwalifikowane do organizacji międzynarodowych mistrzostw świata balonowych juniorów do 27 lat. 17-21 sierpnia 2023 roku będziemy rozgrywać te zawody w Grudziądzu. No i przyjedzie w granicach 70 załóg, to jest około 300 ludzi w sumie z organizatorami. Balonowe święto. Szykuje nam się balonowe święto w 2023 roku, za 2 lata. 2 lata temu, jak już wspomniałem, u panów prezydentów spotkaliśmy się na temat grupy inicjatywnej, aby takie mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii naszego miasta i po raz 6 w historii tego kraju odbyły się mistrzostwa świata juniorów. Dodam tutaj też, że z panami prezydentami złożyliśmy aplikację do Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI o organizację mistrzostw świata kobiet. Ze względu na pandemię ubiegłoroczną, Australia, która miała organizować w ubiegłym roku mistrzostwa świata kobiet
poprosiła federację o przesunięcie na 23 rok, a my już złożyliśmy aplikację. Dostaliśmy informację od władz Międzynarodowej Federacji Lotniczej, abyśmy mogli podjąć decyzję, czy cały czas utrzymujemy to, że będziemy organizować balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet, czy byśmy mogli ewentualnie wybrać jakąś inną imprezę w innych latach. Nas bardzo interesował 23 rok, ponieważ 23 rok, jak już wspomniałem wcześniej, w 98 roku powstała sekcja balonowa, jest to dla nas również rocznica. 25-lecie powstania lotnictwa tego aeronautycznego, czyli tych balonów tak zwanych mongolfierów. My w 23 roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia i to idealnie się wpisują te Mistrzostwa Świata. I po naradzie z panami prezydentami doszliśmy do wniosku, że możemy złożyć aplikację na Mistrzostwa Świata Juniorów. Tak też zrobiliśmy. Dziękuję jeszcze raz za zaangażowanie miasta, bo bez miasta takich Mistrzostw Świata musi być wsparcie miejskie, żeby takie mistrzostwa otrzymać. Nie wiemy, jaka jest konkurencja, jaka była konkurencja, ile państw z świata złożyło taką aplikację, żeby takie mistrzostwa otrzymać. My je mamy, cieszymy się z tego bardzo. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Grudziądza zobaczą największą imprezę, jaką tutaj możemy zorganizować. Będzie kolorowo, będzie wesoło. Grudziądz jest gościnny. Słucham? Do 70 balonów. Do tego jeszcze planujemy jubileuszową zorganizować imprezę, czyli w trakcie tych zawodów będzie też prawdopodobnie pojawi się fiesta balonowa, która nie będzie oczywiście brała udziału w mistrzostwach, w konkurencjach, tylko to będzie latać możliwe, że nawet o puchar pana prezydenta jeszcze coś wprowadzimy. Też jeszcze tutaj dodam, że nad od strony merytorycznej ma Międzynarodowa Federacja Lotnicza, będą tutaj sędziowie międzynarodowi z całego świata i my jako stowarzyszenia Aeroklub Nadwiślański Grudziądzki Klub Balonowy, który jest stowarzyszony w Aeroklubie Polskim, to głównie od strony tej takiej sportowej i nadzoru w imieniu naszego kraju będzie tutaj nadzorował Aeroklub Polski i prezes Aeroklubu Polskiego. Też będą tutaj zaproszeni, no planujemy tutaj zrobić otwarcie takie, no to będzie święto miasta. Prosimy teraz pana prezydenta o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim gratuluję środowisku, bardzo silnemu środowisku w Grudziądzu lotniczemu, które odbudowuje tą taką tożsamość lotniczą Grudziądza. Pragnę przypomnieć, że to w Grudziądzu powstały pierwsze szkoły lotnicze, które kształciły pilotów w latach 20. XX wieku i od kilku lat ta tożsamość jest na nowo jakby odtwarzana i z tego się bardzo cieszę. I to, co Państwo osiągnęli, to jest wielki sukces tego środowiska, że udało się pozyskać organizację tak prestiżowych zawodów, zawodów balonowych. I myślę, że to świetna informacja dla mieszkańców, dlatego że wszyscy, myślę, uwielbiamy, jak balony latają nad naszym miastem. To jest piękne widoki. A do tego jeszcze właśnie organizacja takiej imprezy międzynarodowej, Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie zjedzie tutaj ponad 70 załóg balonowych, ponad 300 osób. Naprawdę jest to świetna promocja miasta na arenie międzynarodowej. To chciałbym podkreślić. Oczywiście przed nami dużo pracy, przygotowań, ale myślę, że Grudziądz zasługuje na taką imprezę i bardzo się cieszę, że udało się wspólnie, we współpracy ze środowiskiem, bardzo zaangażowanym środowiskiem, bo pragnę podkreślić, że Państwo pracują nie tylko nad zawodami balonowymi, które cyklicznie odbywają się w Grudziądzu, ale także Fundacja Lotniczy Grudziądz to inicjatywa powołania Muzeum Lotnictwa w Grudziądzu. To także inne bardzo cenne inicjatywy, jak chociażby gala lotnicza, która się odbyła w zeszłym roku, czy wydawnictwo, które myślę cieszy się bardzo dużą popularnością i mówi o historii lotniczego Grudziądza. Zatem jeszcze raz bardzo gratuluję wszystkim, którzy byli w to zaangażowani i myślę, że dla mieszkańców jest to bardzo miła informacja, szczególnie w tych czasach takich pandemicznych, że mamy tą perspektywę wyjścia i pokazania, że możemy normalnie funkcjonować, tak jak kolega powiedział, będzie to taka fiesta balonowa, czyli bardzo miłe obchody
właśnie tych mistrzostw świata. Dziękuję bardzo.